Siema, siema wszystkim, ja jestem Leo i teraz może taki troszeczkę nietypowy odcinek, ponieważ chciałbym wam zapowiedzieć pierwszy odcinek ze Spiritual Harvest, czyli takiego SMP dla małych, początkujących twórców, gdzie gramy sobie oczywiście na nowym Cobble modzie. Cobble modzie, w sensie wiecie, o co chodzi. Co jest w tym dziwnego? To, że jest to SMP zagraniczne i stwierdziłem, że świetnym sposobem na naukę języka będzie przyjście tu, także boję się trochę, mój angielski występuje jedyną osobą, która mówi po polsku. Także teraz zapraszam was na odcinek i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tak więc standardowo, jak to w Cobblemonach, pierwsza z ważnych rzeczy, dostanę jakiegoś boksa i chyba mogę go postawić i otworzyć, może coś tu jest. Kurde, tu jakieś profesjonalne wyposażenie mi dali na start. Jedzonko, łóżeczko. Pięknie, pięknie. Teraz jeszcze starter. Ja się zapowiedziałem, bo z zasad nie było generalnie dużo. Każdy ma wziąć innego Pokemona. Ja wybrałem Chikorite, dlatego że widziałem ją na trailerze. No i zobaczcie, jaki to jest słodziak. Jeszcze się uśmiecha. Super. A, mogę jej dać item. No tak, zapomniałem, jak to działa. Ale jakby za dużo się nie zmieniło. Są Pokemony, tam są chłopaki. I w zależności od tego, jak mi wyjdzie, tak odcinki będą albo takie właśnie pierwszoosobowe, gdzie będę chodził, gadał i grał i będzie to taki czysty, czysty gameplay, albo możliwe, że czasami troszeczkę odejdę od tej formuły i po prostu będę wam pokazywał, co to jest za ponyta, taki jednorożcowy, ulala. Czy to jest jakaś wersja alolańska, czy shiny, czy ja jestem, nie wiem. I standardowo wszystko się zaczęło, oczywiście musiałem na początku stoczyć walkę i zobaczcie na tą piękną animację Chikority. No po prostu palce lizać, no mua, taka cudowna. Kurde, jakie profesjonalne, tak? No i teraz po pokonaniu tego owcostwora znalazłem tego oto pięknego Zigzagona. Tutaj pozdrowienia dla Judasza, jakby oglądał. No i oczywiście też stoczyłem z nim walkę, to już był godny przeciwnik, no i niestety sami widzicie, jak to się skończyło. Ha, pewnie myśleliście, że umrę, co? A tu proszę, nowy Pokémon złapany. No i ja normalnie wyjmuję sobie tego parszywca, patrzę na niego, a tu się okazuje, że mogę go wziąć na ramię. I na pewno nie było tego wcześniej, no głównie dlatego, że nie było Zigzagona. Ale zobaczcie, jak on pięknie siedzi, taki zakręcony. No i mając Zigzagona, wyruszyłem w moją długą, jakoś około stukratkową podróż, aby zebrać pierwsze surowce i dalej pozwiedzać, jakie Pokémony możemy spotkać w nowej aktualizacji. Podróż, jak widzicie, była niezwykle ciężka, wymagająca, musiałem się tutaj nagimnastykować, no ale udało mi się zebrać trochę surowców. Pieniek, 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 idę sobie pościnać. O, i mamy aprikorny, a to dobrze, bo bez aprikornów nie ma Pokémon. I w ogóle czym jest Waystone? Może powinienem od tego zacząć, w sumie jak go znalazłem. Ale czym jest Waystone? O, aprikorn biały, patrzcie, dostał nową teksturkę, inaczej wygląda. Waystone, w ogóle co to jest? Nie wiem, co to jest. Możecie mi napisać w komentarzach, jak wiecie, co to jest, bo ja jestem specjalny. Jako, że jestem specjalny, to nie mam pojęcia, co to jest. Na pewno jest, oła, mega użyteczne, skoro dostaliśmy to na start, tylko nie jest użyteczne dla mnie, bo nie wiem, co to. Zebrałem troszeczkę drewna, no bo to podstawa, i postanowiłem udać się do jaskini. Jak się jednak okazało, cóż, Minecraft, no nie jest taki prosty. Po drodze znalazłem te korzonki, wydaje mi się, że można z nich robić jakieś potiony, ale nie jestem pewny, więc też dajcie znać. Węgiel, no i mamy ten moment. No tak, zginęłem jak debil. Dobra, słuchajcie, tu nie ma lipy, trzeba iść po te rzeczy, które straciłem, jak Kaugan. Jakoś się tutaj skopać, a tutaj ktoś szedł w ogóle. Agancko. Czy jest szansa, że on już został? Nie, mam go. Mam go, mam go. Go? Kurde, a jak ja mam to zniszczyć? Okej. Najprędzej kill-offem. Proszę, nie psuj się. O, ale fart. Ale fart. No i tak jak widzicie, w dalszej części rozpocząłem kopalnianą rozgrywkę. Przyznam, że było mi trochę ciemno, zrobiłem sobie pochodnie, no i zacząłem kopać żelazo.
Niestety gra samemu, a gra z przyjacielem to nie to samo. No i tutaj to odczuwałem, bo po drodze nie miałem nawet z kim pogadać, bolało mnie gardło, byłem w ogóle chory, więc stwierdziłem, że nie będę nic mówił, tylko puszczę wam muzyczkę, a teraz dostaniecie pięknego lektora Leo z postprodukcji. I wydaje mi się, że to był dobry wybór, bo co mogłem ciekawego opowiadać w kopalni. Dobra, słuchajcie, troszeczkę mi się tu rzeczy poprzepalało, pokraftujemy sobie takie rzeczy jak na przykład te przy kilo, żeby mieć co robić. Generalnie po starcie nie spotkałem już nikogo, w ogóle mam kupę żelaza i nie wiem co mam z tym zrobić. Na razie sobie chyba po prostu schowam to do shulkera, bo w sumie na pewno nie będę go potrzebował, nawet nie będę go przepalał. Jestem w tym kanionie i wypadałoby stąd wyjść, bo w sumie nic tu nie ma, w sensie no jest więcej żelaza, może troszkę gdzieś jeszcze i na pewno jest więcej irona, ale iron jest mi niepotrzebny, bo po co, w sensie nakupiłem sobie parę staków na zapas, na pewno żelazo, jakieś diamenty, coś bym przygarnął, ale muszę je sam znaleźć, a to nie jest takie łatwe. Ale czy tu jest coś jeszcze, co by mnie interesowało? Jest złoto. Ponownie je wezmę, bo może się akurat do czegoś przyda, nigdy w sumie nie wiadomo. I nie wiem za bardzo, coś tu idzie do mnie chyba. Nie, to tylko taki dziwny dźwięk kopania. Jest kopalnia, mamy lapis, też się przyda. Wyżej troszeczkę. O, elegancko, i tak to możemy działać, drodzy państwo. Powykopywane. Tam chcę iść. Tam są diamenciki, a diamencików to ja nie odmawiam. Odmawiam wielu rzeczy. Odmówiłem na przykład karty referendalnej, ale diamencików nie odmawiam. Masakra, kto budował ten świat, że dał tylko jednego diaksa? W sensie, niemiłe. Podbudujmy go, żeby na pewno nie poleciał w złe miejsce. O, elegancko, hop, jeszcze tak, i teraz już prosto do ekwipunku. O, i łatwo. Słuchajcie, przez przypadek wrzuciłem sobie to do piecyka i wyszło mi takie coś. Ja to mogę dać Pokemonowi? I co to da? Wyleczyłem go! Ha! Ale mega! Ty, to dobrze, że ja to wziąłem. Panie Leo, to była dobra decyzja. Mogę sobie healować Pokemonu. Elegancko. A teraz jeszcze muszę stąd wyjść. W sensie, nie mam za bardzo bloków. Muszę chyba nakopać zwykłego kobla po prostu. Czarne złoto. O to mi chodziło. Znalazłem węgiel. Kiedyś nawet była taka piosenka od Rollercoastera. W sensie nie piosenka, tylko reklama miksera z węglem. Ale no, w każdym razie. A co to jest za kamyczek świecący? Czy to jest jakiś glowstone, kamień ewolucyjny, coś takiego? Chyba tak. To jest shiny stone. Nie mam pojęcia, do czego się go używa, ale brzmi fajnie, więc cieszę się. To se schowam. Bo z tego na pewno nie będę korzystał. Z czego nie będę korzystał teraz? Z tego, z tych kamyczków dziwnych, ze złota. Ej, słuchajcie, ktoś jest w okolicy na minimapie. To jest chyba moment, żebym się sprawdził i porozmawiał z pierwszą osobą. Tak mi się wydaje. Dobra, tak sobie myślę. Idę pogadać z pierwszą osobą. Jak poprawnie po angielsku zapytać kogoś, jak ci się podoba? No to powiem mu tam hej, hej. I co, jak ci się podoba? No chyba tyle. Nie wiem, czy jest jakaś wybitniejsza wymowa. Jak jest jakiś taki elokwentny sposób, jak można ładnie spytać komuś, jak mu się podoba. O, chciałem ci darować życie, ale nie wyszło. Jest jakiś elokwentny sposób, jak kogoś mogę zapytać, to mi dajcie znać, ale ja nie wiem. Ja nie znam. Kurde, słuchajcie, ale to jest ładnie. Ja tu chyba buduję bazę, w sensie to jest mega niepraktyczne miejsce, bo jest na wzgórzu. I zawsze będę musiał stąd spadać, albo coś takiego, ale to jest tak ładnie, że normalnie chyba se tu stawiamy bazę. W sensie domek, nie wiem, jak się mówi poprawnie. Ale chcę mieszkać w różowym lesie. Change my mind. Babiri Berry. Zadają... nie zadają. Health damage. Nie wiem, co znaczy health. Okej, pewnie zmniejszają damage od super efektywnych steel type metalowych ataków. Kurde. Nie wiedziałem, że to tyle jest nowości. Postawmy to.
Own by Leo. Leo Base, tak to nazwijmy. Hop. Ja mogę się tak teleportować teraz? Ale super! Słuchajcie, no i tak dzisiaj sobie zakończymy ten króciutki odcinek wstępny, chociaż czy taki króciutki, no to zdecydujcie sami. W mojej cudownej małej bazie, no nie udało mi się nikogo spotkać, akurat wszyscy przede mną uciekali, ale myślę, że to nic. Dajcie znać, jak wam się podobało. No seria na pewno będzie kontynuowana, przynajmniej jeden odcinek na 2 tygodnie z serwerka będzie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!